Siemaneczko panowie, właśnie odeszłem od ładowarki, mam 30% baterii. Pozdrawiam serdecznie. Spędziłem teraz Tygryski. Jest 16:50. Jest ładna pogoda. Jeden jest słaby, bo już chciał siadać. Ten co przyniesiony został, mój gołąb, ale on nie jest rozganiany. W gremniku jest pusto. A jeszcze jeden jest. A co to jest? Tu jeszcze jeden widzę jest. No zjeżdżaj. Dwa jeszcze były. Ładnie pracuje. No, już nie będą chciały. O, ten na skówce nie chce. A tamte tak pracują. Dobra, niech wchodzą. Te niech zejdą, boją się strasznie. Zobaczcie, jak się boją. Przez jednego. Nie ma. Nie może już nic. Ale ładnie pracują. Skoczył ten jeden. O ten o. On ma skówkę czerwoną. Tego nie ma. On jest lotnikiem. Ja był lotnikiem kiedyś. Ale zobaczcie, one tylko zjadą, od razu zjeżdża. On jest. Co tam? Gołąbki mają młode w rozpłodzie. Ale chodzą. 16:40 pogodzione. Ale ładnie chodzą. Cię ładnie chodziły Budapeszty. Nie będę do gremnika, bo zaraz będą zjeżdżać. Tamte już się podnoszą, ale już jest ciemno, bo jest 16:50 z groszami. Dają, dają. Broń mam oczywiście przygotowaną. Jakby przyleciał, gdzieś miałem. A tu jest. Tu jest. Dzisiaj go nie było. Nie widziałem. Jest niebiesko, bo jest ciemno tam i dlatego tam siedzi lot. Same tygryski, czyli ciemne. Tu się zniżyły te. Żaden nie siedzi na budzie. Tam też trochę rysują, bo telefon miał na ładowarce. Nagramy z 10 minut tylko. Ale do schodzenia to będą szybkie. Ale jeszcze nie mają jajek, to niech chodzą. Ustawimy ten. Pan mi tam walczy dookoła chaty. To już zakłada. O, gdzie ich dają. Tu są. 125 sztuk. Na dwie lotki, mniejsza i większa. A nie chodzą. Muszą się złączyć. Nie ma siadania i koniec. Będą szybko wchodziły. Jajek jeszcze nie ma. Gdzie ten jest? Chodź, chodź, chodź. A tu siedzi. On ma skupkę. Widzicie, to jest mój. Ale on z 20 km nie przyleciał. On został oddany, on był w zamknięciu z półtora miesiąca. On nie umie nawet latać. Tamte na tego gremie, co są zamknięte, też nie przylecą. Dopiero jak się rozlatają, to one przylecą. Tak mi ciemny chodzi. Tak mi ciemny chodzi. Ale ładnie rysują. Tamte ładnie pojechał. Takie. Jest niebiesko, bo jest ciemno. Już 17 dochodzi godzina. Zobaczcie. I bez przybliżenia. No ładnie rysują. Sąsiad nie widzę, chyba nie gania. Wszystko nakarmione, napojone. Nie będę karmił drugi raz. Raz dziennie teraz karmię. Wyjedzone nawet jest sześciutko. Jęczmień bardzo ładnie jedzą, ale mają jeszcze półtora. Tutaj siedzą koczkodany. Jajek jeszcze nie ma. Ale zaraz to siądą, nie? Już pocztowe.
pocztowe tak wyglądają. Troszkę widać się rozwaliło. Wóz może wyskoczył. Jajków pocztowych nie ma. Też mają wszystko wyjedzone. Troszkę nie nasypie. Dobra, idziemy teraz zobaczyć, jak tamte będą siadać, jak szybko. No już one zaraz będą siadać, jak mnie nie widzą, to będą siadać. Budapeszty dzisiaj ładnie wylatały, około 40 minut. Schodzą? O nie, złączyły się. Złączyły się. Patrzcie, złączyły się ładnie. Siedzi coś? Nie. Pracują. Nie puszczam ich razem, bo mogłem już puszczać razem, ale tu są poparzone. Budapeszt z ciemnym, Czaposz z ciemnym, to będzie niedobrze. Dlatego jasne wyrzuciłem, bo nie miałem kolejnego gojemnika, bo jak są lęgi, to najlepiej osobno trzymać raz. Tu są same, zobaczcie. Jest jakiś obcy, siwy, no ostatni jest, no jest jakiś pocztowy albo dachasz. O, ładnie dają prawa, lewa, no mają formę. Ten jeden tylko jest słaby, nie? Tego już nie będę puszczał, żeby mi nie psuł lotki. Jego tylko zawołam, od razu zejdzie na bombę. Jeden, wszystkie siedzą. Panowie, dzięki za komentarze. Nie mam czasu, żeby odpisać. Nie, że was olewam. Tylko mam tam sprawy takie ciężkie, cięższe niż cięższe. Ale kiedyś się ułożą. Ładnie pracują. No, ciekawie, podoba mi się dzisiaj ich praca. Utrzymamy je do 10 minut i niech siadają. Dają 125 sztuk lata. Tak wygląda, 125 sztuk. Jutro do Tczewa, Dzida, na targowisko. Jakaś wystawa tam ma być. No nie chcą schodzić. Jeszcze 2 minuty i je posadzimy. Muszę patrzeć, czy nie ma jastrzębia. Ale czują go. Już boją się. Ale pocztowy widzę, z nimi daje ładnie. Nie gubią go. Nic na dachach nie ma. Może lot bym im zrobił. Jeszcze przed lęgami. Wszechniski są. Ładnie. Jeszcze minuta i ściągniemy flagę. Niech się siadają, kiedy chcą. Pawiczka se chodzi. Nic nie zeszło. Ten jeden, ale on już wcześniej, ja już go wyklułem, wypaliłem. Bo on trzymany był, zasiedziały jest. Samczyk. Dzisiaj pani do mnie zadzwoniła koło nowego dworu, że znalazła mojego gębia, sobie szedł drogą na stopa. Później opowiem historię. Jeszcze pół minuty. Ma go w domu. Zdjęcie jutro nagram film. Może ktoś go odbierze na zielonej obrączce. 10 to 10 u mnie tak. Nie ma. Coś się wystraszyły. Czekaj, zobaczcie. Coś się wystraszyły, bo posiadały na ten.
Dobra, niech się dają, bo coś się wystraszyły, naprawdę. Coś się zesrały. No, aż się tu posiadały, wystraszyły się mocno. Zobaczcie. One czują. Buda! O, 17 dzwony biją, panowie. 17 akurat za 10. Słyszycie dzwony? A ten pocztowy siadł, czy nie? Nie, bo próbowałem spłoszyć. Chodź, 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 chodź. Ale jak stoją dęba. Chodź. Żaden nie dyszy. O, jest ten pocztowy. Panowie, jest pocztowy. Siadł z nimi. To zaraz go dziobniemy. Jest tutaj. Jest, widzicie? Nie wiem, czy ma obrączkę, czy nie ma. Czekajcie, dam pauzę. Mamy go. Zobaczymy, co to jest za pocztowy. Zobaczymy. Czy ma obrączkę? Nie jest pod zasiągiem. Nie wiem, czy ma obrączkę, czy nie ma. Bosy. Bosy. No i tak, ale trzymał się z nimi ładnie. Ładnie z nimi pracował. Buda, kom, 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 chodź, 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 chodź. I tak u mnie wygląda, żeby żadnego dziadostwa nie było. To pocztowego dajmy w górę. Niech se leci. Spuszczymy go. Buda, szybko, szybko. Żeby tu nie wlazł tylko do gołębi, żeby nic nie nażarł się. Puszymy go, zobaczcie. No i poleciał. Chodź, 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 chodź. Ale siadł z nimi ładnie, musiałem się wystać. Chodź, 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 chodź. No dawać. Chodź, 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 chodź. No jajka się fajnie gonią. Lada moment będą jajka. Już nie będzie takiego ganiania, tylko będzie wypuszczanie lekko ruszone będą. No chodź, 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 chodź. Chodź. No chodź. Chodź, 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 jakie groszki ładne. O, patrzcie, jakie groszeczki. Nie mają żarcia. Gniazda sobie wchodzą. Za dużo ich mam ogólnie. Chodź, 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 chodź. Jakie groszki. Chodź, 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 chodź. Wchodzą pomału. I te na czerwonych znakach też zaczęły latać. Dobra, zamykamy. Niech wchodzą, tam jeszcze jest parę. Chodź, no, chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No dawać, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie chcą wchodzić. Chodź. Chodź. Dobra, panowie. Pozdrawiamy z Elblągowa. Buda. 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 Coś się nie chcę, boją się. Chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Aby tylko jeden już zaraz będą skakać. Chodź, 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 chodź,
Chodź, chodź, chodź. No już wchodzą. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. Jeszcze dwa. Chodź, jeszcze jeden. Chodź, 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 chodź. Ten samiec wygania. Dobra. Buda. 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 To przyleci, to przyleci, to będzie się działo. Ale nie wyjdą. Ale one niechętnie teraz wychodzą. Dobra, pozdrawiamy. Do zobaczenia. Tam jeszcze. Broń zabieram. Dobra. Tu kable idą naokoło domu. Między dachówkami. Cztery żyły. Dobra, pozdrawiamy. Do zobaczenia. Tu idą między belkami. Tu, tu, tam i tam. Pozdro, do zobaczenia. My działamy.